Poznajcie Zosię, Basię i Kasię. Te trzy dziewczynki są w jednej klasie. Często nawzajem się odwiedzają, razem się bawią i rozmawiają. Zosia akurat ma urodziny, więc na noc przyszły do niej dziewczyny. Zbliża się północ, wszyscy śpią w domu, a one plotkują wciąż po kryjomu. Ja gdy dorosnę, chcę być fryzjerką, stylistką fryzur, nie jakąś frajerką. Chcę czesać gwiazdy na wielkie gale i celebrytkom układać fale. Masz dryg do tego, co ci przyznaję. Czasami nieźle ci się udaje. Ja znowu taniec kocham nad życie i w tej dziedzinie chcę znaleźć się na szczycie. To może będziesz tańczyć w balecie? Balet, rap, disco, co tylko chcecie. Gdy słyszę rytm, grawitacja znika. Tak mnie uskrzydla taneczna muzyka. Do mnie przemawia każda muzyka i cały kłopot z tego wynika, bo zdecydować ciągle nie mogę, jaki instrument mam wybrać sobie. Czy w filharmonii bym się sprawdziła, a może gwiazdą rocka bym była? Mogę też skrzypiec zgłębić tajniki. Strasznie zawiły ten świat muzyki. Same widzicie, dobrze by było, gdyby to wszystko się wyjaśniło, by poukładał się choć w połowie cały bałagan, jaki mam w głowie. Znaczy wiele pieśni, bo pieśni ona mnóstwo w sobie mieści. Jej pomocy wzywali wiec swego świata. Nie powstały bez niej fuga ni kantata. Bach, Beethoven, Mozart. Też by w grobce byli i pewnie by tak pięknej muzy nigdy nie stworzyli. To druga piękność, jej siostra Erato, muza pieśni miłosnej. No i co by na to? U współczesnych twórców pewnie często gości, bo co druga piosenka jest o miłości. A ten instrument, co przy sobie nosi? To mi
wybieram Zosi. Od jej nazwy pochodzi, to fakt całkiem pewny, słowo liryczne, czyli miłosne i śpiewne. A tę małą chyba poznaję. To wnuczka, jak mi się zdaje. Ale my tu gadu-gadu, a mieliśmy dojść do ładu z Roselkami z miłej Zosi. Wiem już, kogo tu zaprosić. Abrakadabra, chocki, klocki, czarny kabacik, czarne gacie. Niech się zjawi pan dyrygent. On jest specem w tym temacie. Ktoś wyłania się z tej mgły. Kiedy wybiera ważna mina. Co tam jakiś kijek mu tkwi, a z wyglądu przypomina pingwina! Zdrabnie macha swą batutą i kiedy...
stoi napisane, gdzie i kiedy, co jest grane. Witajcie, przyjaciele Lili. Powiedzcie, po coście mnie sprowadzili? Witaj, maestro. Uszanowanie. Widzisz to, panienki? To ze względu na mnie. Tej tu Zosi, ważnej decyzji pomóc chcemy, więc pytanie do ciebie właśnie kierujemy. Czy mógłbyś jej instrumenty zaprezentować, by się na któryś mogła zdecydować? Świetnie, doskonale. Zatem do roboty. Zaraz poradzimy coś na twój. Pierwszy niech się zgłosi na przesłuchanie wirtuos, solista. Prosimy, pani Benedykt. Wielki i dostojny na trzech nogach siada, niczym smok rodem z baśni skrzydło swe rozkłada. Błyska rząd śniących zębów strumień publiczności i czaruje dźwiękiem tłum zebranych gości. Sypią się pasaże od forte do pianu, jak mówi sama nazwa, którą mu nadano. Co właściwie znaczy forte oraz piano? Słychać ich muzykę, którą tu zagrano. Ich nazwy z włoskiego pochodzą języka. Mówimy piano, gdy jest cicha, forte, gdy głośna jest muzyka. Mogłabym tydzień słuchać. Lecz tak się nie stanie, bo za chwilę mamy kolejne przesłuchanie. Niech się zjawi ta dama o niebiańskim wdzięku, która ma czar zaklęty w każdym swoim dzieku. Lady Harfa. Głosu jej zazdroszczą anieli. Grają na niej święci. I dziewice bieli. Zatem idźmy dalej. Teraz będzie lekcja o czworgu rodzeństwa. Oto smyczków sekcja. Więc po pierwsze, skrzypce. Z sopranem skrzypią, a smykiem tak wycinają, że się iskry sypią.
Następnie altówka, chociaż pochybiewa, wraz ze swym rodzeństwem dźwięcznym altem śpiewa. Kształtna wiolonczela, na smukłej nóżce oparta, nuć niskim głosem. Ach, dama to jest grzech warta. A kontrabas buczy jak słynny chrząszcz w Lucinie. Choć ciężko byłoby go unieść tej dziewczynie. To prawda, i tuba by była za gruba. Kocioł i fagot również odpadają, długością i wielkością Zosię przewyższają. Weźmy teraz na zachętę jakieś instrumenty dęte. Niektóre z nich nawet mieszczą się pod pachą. Tak więc wśród dętych mamy podział na drewno i blado. Flet jest pierwszym z drewnianych instrumentów dętych. Czyli tych dmuchanych. I o ironio, gdy wyjmujesz go spod pachy, okazuje się, że naprawdę jest zrobiony z blachy. Tak czy inaczej, ma tak słodki głos, że zazdrościć mu mogą słowik albo kos. Czysty głos oboju do nieba zlatuje i tysiącem melodii słuchacz czaruje. Klarnet ma naturę pogodną. Lecz mówcie co chcecie, nikt nie lubi do niego wołać, ty klarnecie! Wśród blaszanych to trąbka jest najbardziej znana. Donośnie brzmi w hejnale melodia dolona. Puzon, jej kuzyn, też ma głos krzykliwy. Suwakiem zasuwa, jazz nam to prawdziwy. Jest jeszcze waltornia, rogiem także zwana. Nieźle jest zakręcona ta trąba blaszana. Saksofon swym nastrojowym zadęciem poruszy, chyba nawet kamień, choć ten nie ma duszy. To już wszystkie dęciaki, bo czas na perkusję. Zanosi się, jak widzę, na dużą destrukcję. Wszystkie trudno spamiętać, więc tylko nadmienię, że bębnów i talerzy na nic nie zamienię. Rytm jest ich żywiołem i są w nim mistrzami, a tych, co na nich grają, zwą perkusistami. Niektóre z nich na rytmie nie poprzestają. Ksylofon i cymbały melodię też grają. Drogi maestro, mamy tutaj drobne przeoczenie. Jest pewna pani, co hiszpańskie ma korzenie. Bardzo popularna jest, w ofertach przebiera. W zespole country lub rockowym czeka ją kariera. Ona też w miłosnych sprawach daje radę i pomaga pod oknem śpiewać serenady.
opinii i ja się przychylę. Gitara współcześnie zastąpiła lirę. Za moich czasów gitarę zwano też kitarą, co łatwo można kojarzyć z gitarą. Wybaczcie, kochani, ale gdy tego słuchałam, nagle wszystko zrozumiałam. Zostałeś wybrany. Proszę nam podać darmowy numer.